sztuki krakowskie. Nie no, wygrywaj mnie w takiej sytuacji, nie prowokuj, żebym coś powiedział. To wychodzi z ciebie już. Nerwy są? Ja mam spokój. Marcin to jest załaza spokoju. No właśnie mi też się tak zawsze wydawało. Tak jest. Są dobre znaki. Mateusz też spokojny. Ja mam. Wszystko przygotowane. Od trenera czerpię ten siłę spokoju. I wrote the A U G U S line, like some place. I imagine some place. Yeah. How you said it? Wyciślacie jakieś szczegóły naszego wywiadu? Tak, bo Tao mówił o miejscu, które jest niebezpieczne w Nigerii, okay. I podał język, którym się posługują w tym miejscu, a ja szukałem na podstawie tego języka przez 30 minut miejscowości, która się tak nazywa, śledząc po prostu mapę Nigerii dookoła Lagos, i teraz dopiero uściśliliśmy, że chodziło o język, a nie o miejsce, tylko jakby użył tego jako tam wyznacznika, powiedzmy, na tej mapie. A nasz nowy odcinek Godej Chłopie już po weekendzie. No, trochę tam trzeba się natrudzić z tym tłumaczeniem, a ostatnio też nie byli kibice zadowoleni z tego tłumaczenia, więc teraz więcej czasu na to poświęcimy. Kiedy dokładnie został podpisany w końcu ten grecki napastnik, który z tym teraz mówimy, że się tuczy, więc Michalis Kosidis? No, muszę powiedzieć szczerze, że pół godziny temu dostaliśmy informację, że może dzisiaj zagrać, więc na ten moment jest na ławce rezerwowych. Zobaczymy, jak szybko uda się wdrożyć nasze zasady funkcjonowania. Jesteśmy rzeczywiście w takiej fazie, gdzie, tak jak powiedziałem, tych zawodników będziemy poznawać, będziemy szukać tego optymalnego składu, ale najpierw muszę wiedzieć, kto ile jest w stanie dać drużynie. Dostaliśmy dzisiaj wszyscy paluszki beskidzkie. Jest to oznaka wsparcia dla firmy, polskiej firmy, której fabryki spaliły się parę dni temu. Puszcza postanowiła wesprzeć ich w ten sposób. Kupili paluszki, rozdają dziennikarzom, przedstawicielom mediów i wszystkim innym. Więc w sumie zachęcamy Was też jako Górnik Zabrze do tego, żeby wspierać polskie firmy. Może dostaniemy za to jakąś współpracę. Ja bardzo lubię tą zieloną cebulkę, to znaczy, że nie będzie już? Ty, ale to są z solą. Nie, no właśnie oni robią wszystko, żeby odbudować tę fabrykę, okay. I żeby dalej działać. Uspokoiłaś mnie. Tak, to dobrze. No, to są z solą akurat. Polecam Dario Van Den Berg. Gotowi? Gotowi. Gotowi. Jak zawsze, kocham Cię!